Geotermia Toruń pod medialnym ostrzałem. Padają zarzuty, że ciepło, jakie produkuje, jest za drogie i drenuje portfele mieszkańców miasta. Do kłamliwych zarzutów odniósł się dziś w Sejmie minister Michał Wójcik. Minister w kancelarii premiera Michał Wójcik w pierwszej kolejności zwrócił uwagę na kłamstwa i manipulacje, jakie względem toruńskiej geotermii pojawiają się w lewicowo-liberalnych mediach, napędzane przez opozycyjnych polityków. Gdziekolwiek pojawiacie się w mediach, to dym powodujecie swoimi wypowiedziami, manipulujecie, kłamiecie. Także dotyczy to i tej geotermii. Ja panu posłowi odpowiem bardzo dokładnie. To jest nieprawda. To na początku chcę powiedzieć, że 500% więcej będą płacili za ciepło mieszkańcy Torunia. To jest absolutna nieprawda. Geotermia Toruń została oficjalnie otwarta 12 października. Taryfa, po jakiej dostarcza ciepło do sieci, obowiązuje od 15 października. Podwyżki za ciepło miały miejsce natomiast 1 czerwca i 1 października. Na wzrost cen geotermia nie miała żadnego wpływu. Trzeba powiedzieć w tym momencie, że jest 3 dostawców ciepła w Toruniu dla mieszkańca Torunia, o ile pamiętam. A na końcu w rachunku ta cena to jest miks z tych wszystkich 3 dostawców z tych wszystkich cen. Minister odniósł się także do zarzutów rzekomego finansowania toruńskiej geotermii z budżetu państwa. Umowa została rzeczywiście podpisana. Dwie umowy. Umowa z listopada 2017 i lutego 2018 roku na budowę geotermalnej ciepłowni. Przy czym, i tu trzeba bardzo wyraźnie podkreślić, to są dotacje z Unii Europejskiej. Dotacja z Unii Europejskiej w tym zakresie to 34 309 640 zł. O tym się nie mówi. Umowa z kwietnia 2018 roku na dofinansowanie projektu... Czy mogę, panie marszałku, jeszcze chwilę? Budowa sieci ciepłowniczej zasilającej budynki mieszkalne i placówki systemu oświaty w mieście Toruń. Również dotacja unijna z Unii Europejskiej, 3 912 629 zł. Była umowa podpisana w 2007 roku na poszukiwanie zasobów geotermalnych. 27 356 460 zł. Taka miała być dotacja. Ale zmienił się rząd. I co zrobiliście? Zmieniony został zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, złożone zostało zawiadomienie do prokuratury, nasłane zostały kontrole i to wszystko trwało przez 8 lat. Przez 8 lat. Tak, 8 lat spór był w sądzie. I na końcu okazało się, że przed tym sądem, w Sądzie Okręgowym w Warszawie, zostało zawarte porozumienie, zaakceptowane przez sąd, przecież to jest sprawa oczywista, że zostały popełnione bardzo daleko idące nadużycia i zostało wypłacone odszkodowanie dla Fundacji Lux Veritatis. Tak, szanowni państwo, 26 490 tysięcy. Warto w kontekście blokowania inwestycji przytoczyć pewną archiwalną wypowiedź. Kwestia geotermii toruńskiej stała się przedmiotem gry politycznej. I to był główny powód, dla którego geotermia nie otrzymała publicznych środków, które powinna otrzymać. Blokowanie toruńskiej geotermii było więc zleceniem politycznym, tak jak dezinformacja, że podłączenie jej do sieci w Toruniu negatywnie odbiło się na portfelach mieszkańców miasta. To kolejne kłamstwo.